Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Stworzyliście fundusz, który teoretycznie ma pomagać. Teoretycznie ma dawać możliwość finansowania bardzo drogich leków, bardzo drogich terapii. Ale w roku 2021 nie wykorzystaliście 3,5 miliarda złotych. 3,5 miliarda złotych. To znaczy, że w tym roku jest to 7,5 miliarda złotych do wykorzystania. Bardzo dużo pieniędzy. Pytanie, panie ministrze, ile w tym roku pieniędzy zostanie wykorzystanych? Jakie kwoty w tym roku zostaną wydatkowane w ramach Funduszu Medycznego? I także pytanie trudne. Dzieciaki chore na SMA, rodzice zbierający kolejne pieniądze, kolejne złotówki, kolejne miliony. I podatek VAT 8%. Czy zamierzają państwo zrobić cokolwiek, żeby umożliwić rodzicom, żeby nie musieli zbierać kolejnego miliona złotych na bardzo drogie terapie, ratujące zdrowie i życie swoich dzieci, żeby ten podatek po prostu znieść? Bo to jest strasznie nieuczciwe, że po pierwsze leki nie są refundowane w ramach Funduszu Medycznego, a po drugie, że dodatkowo jeszcze wrzuciliście im podatek. 0% podatku, choć trochę ułatwi im te zbiórki. Dziękuję.